Meksykańskie taco to przekąski, którymi możemy zajadać się trzymając w rękach. Dziś przyrządzę je w formie zgrabnych udeczek, które nadzieję aromatycznym kurczakiem i kukurydzą. I właśnie od kurczaka zaczynam przygotowanie naszej potrawy. Pierś z kurczaka kroję na paski, dosyć cienkie. Przekładam do miseczki, przyprawiam z solą, słodką papryką, sypką i sosem chili. Nacieram i odstawiam na chwilkę. Następnie rozgrzewam patelnię z niewielką ilością oliwy, wrzucam kurczaka i przesmażam. Potrawę tą przygotowuję się ekspresowo, więc ekspresowo zabieram się za paprykę czerwoną, kroję w paseczki i dorzucam do smażącego się kurczaka. Meksykańska potrawa bez ostrości? Nie, takie rzeczy się nie zdarzają, a na pewno nie w mojej kuchni. Papryczkę chili kroję drobno i dorzucam do kurczaka i papryki. Następnie z pasków tortilli wycinam kółka o średnicy mniej więcej 12 cm i przygrzewam na suchej patelni, aż się zrumienią. I szybko przygotowuję dressing z jogurtu greckiego, sosu chili, soku z cytryny albo limonki i cukru palmowego. Wszystko razem mieszam. A do smażącego się kurczaka na koniec dodaję przetarty czosnek i kukurydzę. Mieszam i smażę jeszcze przez minutę. A więcej naszych ciekawych przepisów możecie zobaczyć na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. Ale wracam do placków tortilli. Gorące ściągam z patelni i na wałku formuję coś na kształt udeczek. Po wyciągnięciu wałka udeczka jest sztywna. I takie właśnie układam na talerzu. Na nie nakładam troszkę z sałaty lodowej, drobno pociętej. Na sałatę jogurtowy sosik, a na sosik kurczaka z papryką i kukurydzą. Po wierzchu posypuję jeszcze świeżym tymiankiem. No i biorę swoje taco w rękę, a w drugą rękę kieliszek tequili. I zabieram się za ucztę. I Wam też tego życzę, ale najpierw zróbcie te taco w domu.